Jeden z najwybitniejszych reżyserów II Rzeczypospolitej. Człowiek, który odpowiedzialny był za wielkie przeboje w przedwojennej Polsce. Na przykład Młody Las czy Dziewczęta z Nowolipek. Reżyserem zafascynowany niemieckim kinem ekspresjonistycznym i jego twórcami jak Friedrich Murnau czy Robert Wiene. Jednocześnie był ulubionym twórcą filmowej sanacji, jak i samego marszałka Józefa Piłsudskiego. Mowa tutaj o Józefie Lejtesie. Cześć, z tej strony Dawid z kanału Na Starym Ekranie. Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Wam kolejny film, który pojawi się na moim kanale. Józef Lejtes urodzi się w Warszawie, w żydowskiej rodzinie pochodzenia rosyjskiego, która zasymilowała się z polską kulturą. Rodzice Józefa byli pobożnymi katolikami i wychowali swoje dzieci w duchu patriotyzmu, szczególnie wielbiąc postać marszałka Józefa Piłsudskiego. Lejtes już od młodości hołdował tym przekonaniom, co przełożyło się na to, że w wieku 19 lat zaciągnął się do wojska i wziął udział w Bitwie Warszawskiej. Przez długi okres nie do końca wiedział, co chciał w swoim życiu robić. Studiował on w szkole muzycznej, potem zaś chemię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, żeby w końcu zająć się swoją pasją, która przekształciła się w sposób na życie. Zajął się robieniem filmów. W pierwszej połowie lat 20. XX wieku przebywał w Niemczech, gdzie szczęście się do niego uśmiechnęło. Pierwszy, który dostrzegł talent Lejtesa, był węgierski reżyser Mano Kaminer, który jednak lepiej znany był publiczności pod swoim angielskim imieniem i nazwiskiem, a więc Michele Curtis. Jednocześnie Józef mógł również poszczycić się tym, że był asystentem jednego z najwybitniejszych reżyserów niemieckich dzieja, a więc Roberta Wiene. W drugiej połowie lat 20. XX wieku wrócił on do Polski, gdzie spróbował swoich sił za kamerą, jako producent własnych dzieł. W 1928 roku wypuścił on swój pierwszy film, który nosił tytuł Huragan. Był to okres, kiedy Lejtes tworzył filmy o charakterze historycznym i patriotycznym. W 1932 roku Lejtes tworzy film Dzikie Pola. Lejtes decyduje się na krok, który był dotychczas niespotykany w świecie kinematografii, a więc rezygnuje z doświadczonych aktorów na rzecz tych mało rozpoznawalnych. Na dodatek przy tworzeniu filmu pomaga mu mało doświadczona ekipa filmowa. Niestety odbiło się to w krytyce, która stwierdziła, że materiał jest fatalnej jakości, gra aktorów nie porywa, a na dodatek fabuła to istny koszmar. Lejtes był załamany, ale nie zamierzał się poddawać. W 1933 roku tworzy film o mocnym zabarwieniu religijnym. Pod twoją obronę opowiada historię lotnika, który w wyniku wypadku traci władzę w nogach. Postanawia się jednak udać na pielgrzymkę do Jasnej Góry i dzięki modlitwie zostaje cudownie uzdrowiony. Film cieszy się uznaniem, ale Lejtes ponownie otrzymuje cios, który go podłamuje. Władza obawiała się, że mogą wybuchnąć zamieszki, jeśli okaże się, że film wyreżyserowała osoba pochodzenia żydowskiego. W ten sposób to oficjalnie Edward Puchalski został wymieniony w czołówce jako reżyser filmu. Sytuacja powtarza się podczas tworzenia filmu Córka generała Pankratowa z 1934 roku. W tym przypadku oficjalnym reżyserem stał Mieczysław Znamierowski. Ale 1934 rok to również przełom w karierze Józefa, który wypuszcza swój film Młody Las. Film od razu staje się wielkim przebojem, a Lejtes zostaje uznany za wybitnego reżysera, który od tej pory będzie szanowany w całym kraju. Link do filmiku, który promuje film Młody Las, znajduje się w opisie. W 1936 roku wypuszcza on kolejny przebój, którym okazuje się Barbara Radziwiłłówna, który jest oparty na miłosnej historii króla Zygmunta Augusta i pochodzącej z litewskiego rodu magnackiego Barbary. W 1937 roku Lejtes wypuszcza film, który jest chyba największym w jego dorobku za kamerą. Dziewczęta z Nowolipek był wielkim przebojem, który opowiadał historię czterech przyjaciółek, które wywodzą się z drobnomieszczańskiej warstwy społecznej, ale jednocześnie marzą o czymś wielkim w swoim życiu, które jest jednak pozbawione złudzeń. W tym filmie Lejtes wrócił do tego, co było eksperymentem w filmie Dzikie Pola i ponownie zaufał aktorom młodym i niedoświadczonym. Tym razem trafił w dziesiątkę i otworzył drzwi kariery aktorskiej przed wieloma debiutantami. W 1938 roku tworzył mega produkcję Kościuszko pod Racławicami, zrobioną z wielkim rozmachem i spartą wielkim budżetem ze skarbu państwa. Film jednak nie był już tak ceniony jak wcześniejsze dzieła Lejtesa. Również w 1938 roku wypuszcza on ostatni film, który nakręcił w Polsce. Granica, która była adaptacją powieści Zofii Naukowskiej. Po kapitulacji wojsk polskich w 1939 roku decyduje się przekroczyć granicę polsko-rumuńską. Chwilowo zatrzymuje się na Węgrzech, gdzie dzięki pomocy rodziny admirała Hortiego może połączyć się z córką i żoną, które zostały wypuszczone z getta warszawskiego.
Leitez wraz z rodziną osiada we Włoszech, ale w 1942 roku wyrusza do Palestyny, gdzie przybywają oddziały podległe generałowi Andersowi. Na prośbę wojska kręci on film Od Latrum do Gazali. Po wojnie nie wraca do Polski, kiedy dowiaduje się, że została ona przejęta przez komunistów, a pozostała jego rodzina została zamordowana w niemieckich obozach koncentracyjnych. Osiada w Palestynie i tam tworzy filmy, które cieszą się dużą popularnością. W 1952 roku decyduje się wyjechać do USA. Niestety okazuje się, że jego nazwisko, chociaż znane w Europie, w Ameryce nie mówi nic nikomu. Nadal stara się jednak próbować swoje siły w tworzeniu filmów, jednak daremnie. Jego największym sukcesem za oceanem było nagranie 336 odcinka słynnego serialu westernu Bonanza. W 1968 roku tworzy on film Fałszywy zabójca i jest to niestety jego ostatnia próba za kamerą. Postanowił poświęcić się całkowicie grafice i malowaniu. W 1983 roku umiera w Kalifornii, w mieście Santa Monica. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, w którym opowiedziałem historię wybitnego polskiego reżysera sprzed wojny. Mam nadzieję, że widzimy się już niebawem, oczywiście z nowym materiałem. A, jeszcze jedna kwestia. Jeśli filmik Ci się podobał, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowym materiałem. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie i widzimy się już niebawem.